Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloonstyle Defense 5. I cóż, na samym początku chciałem wam bardzo podziękować. Wczorajszy odcinek ma na chwilę obecną, jak nagrywam ten materiał, 338 pozytywnych ocen. Jestem mega zaskoczony, normalnie. Naprawdę, ja się mega cieszę, jak odcinek ma już ponad 200 łapek, a ten ma ponad 300. Także no... Nie wiem dlaczego tak, ale bardzo się z tego powodu cieszę i chciałem wam po prostu bardzo, bardzo podziękować. Z tego też tytułu postanowiłem nagrać dla was coś, na co czeka, myślę, bardzo dużo osób. Czyli, moi drodzy, specjalną misję polegającą na grze samymi agentami. Będzie to ta misja. Właśnie polega ona po prostu na tym, że możemy grać tylko i wyłącznie agentami. Nagrodą jest 50 tysięcy expa. Nie jest to zbyt dużo, ale wiadomo, zawsze fajnie jest taką misję przejść. Także bez przedłużania zaczynamy sobie tutaj grę. Tak jak widzicie, nie mogę postawić żadnej wieżyczki. Możemy za to używać agentów. No i cóż, ja myślę, że zacznę sobie od Rada Daktyla. Postawimy go sobie tutaj i zobaczymy jak on będzie działał. Mamy 300 życia, spoko. Okej. Na razie się nic nie wykluło, więc postawię może żółwia. Żółw charakteryzuje się tym, słuchajcie, tutaj będę wam jeszcze od razu mówił, czym się charakteryzuje dany agent. Żółw charakteryzuje się tym, że o, może żyć na lądzie lub w wodzie. O, to ciekawe, czyli w wodzie też go możecie postawić. Rzuca tam włócznie i kokosy, tak? I że te kokosy robią ekstra damage dla ceramicznych baloników i że on jest w stanie przebijać baloniki zamrożone i baloniki z pancerzem. Także, moi drodzy, jest to na pewno... Wydaje mi się, że tych żółwików musimy postawiać możliwie jak najwięcej. Okej, pojawił się już jeden Rada Daktyl, który, tak jak widzicie, po prostu tymi skrzydłami chyba... O, niedobrze. Ta mapa, musimy szybko dostawić, słuchajcie, jeszcze jednego, a postawię misia. Co wy na to? Postawimy może tutaj misia. Misiu, tak jak widzicie, powoduje, że przyczepiają się pszczółki i one zadają damage balonikom. Nie są w stanie przebijać, z tego co się orientuję, nie są w stanie przebijać baloników z pancerzem, ale robi ekstra damage chyba dla baloników z regeneracją. Także w taki sposób on działa. Tutaj, tak jak widzicie, wykluły mi się już wszystkie te Rada Daktyle, tak to się tutaj nazywa. Może ja postawię sobie tutaj ten bluszcz, co wy na to? I tak mam, widzicie, nie muszę go kupować, bo już troszeczkę tych agentów uzbierałem z różnych jakichś, czy to dziennych nagród, czy to z jakichś nagród właśnie za te totemy, czy coś takiego. To zawsze się trochę tego wszystkiego uzbierało. Ogólnie wydaje mi się, że tutaj najbardziej będę musiał uważać na ostatnią rundę, kiedy pojawią się moaby, ale ona nie będzie, jejku, ale super sobie ten niedźwiedź radzi, nie? Patrzcie, te pszczoły przylegają do baleników i naprawdę nieźle je orają. Tylko będę miał problem, jeżeli pojawi się kamuflaż. Ale na kamuflaż również mam metodę. Otóż jest tutaj taka mała wiewióreczka, która powoduje, że... Pyk, na przykład, że to, co znajduje się, poza tym, że chyba też atakuje, to, co znajduje się w zasięgu, w jej zasięgu, jest w stanie niszczyć kamo. Tak jak widzicie, że daje to kamo detection dla wszystkich wież znajdujących się... w zasięgu, tak mi się wydaje, z tego co rozumiem. Ona chyba też w jakiś sposób atakuje, ale to nie do końca wiem, jak to działa. Chyba atakuje po prostu kamo baloniki, bo tutaj, tak jak widzicie, w żaden sposób nie strzela. Także dobra, tutaj mamy jakąś obstawę na początek już mniej więcej przygotowaną, aczkolwiek no warto tutaj powiedzieć, że no ten misiu dalej nie jest w stanie nam bić na przykład kamo pancerza, tak? Dlatego będziemy musieli dostawić, myślę, gdzieś tam blisko również żółwia. Ogólnie, tak jak widzicie, ta mapka jest z poziomu advanced, jeśli się nie mylę, i ona się zmienia, czyli teraz baloniki są, nie jestem pewien, ale chyba zlatywałyby na dół, powiedzmy, a jak to się przestawi, co rundę to się przestawia i wiecie, raz lecą na dół, jakby raz do góry, tak to w taki sposób to funkcjonuje. O, teraz lecą na dół, a za kolejnym razem jakby w kolejnej rundzie będą leciały do góry, w taki sposób to funkcjonuje. Ta mapka jest okropna, jak ją gracie na rewersie, ponieważ lecą wam, wiecie, odtąd baloniki, w sensie jakby w drugą stronę, czyli macie albo lecą stąd, albo stąd, a między tą rurą jest dość spora, wiecie, odległość na wylocie. I tak naprawdę, no wiecie, trzeba postawić te małpki po prostu w dużej odległości od siebie. Co nie jest wcale takie... No niełatwo to przejść w każdym razie. Ja to przechodziłem na rewersie. No i nie jest to takie łatwe. Wprawdzie niby można tu postawić, no w sumie z drugiej strony można tu małpkę postawić i macie z głowy, nie? No ale pamiętam w każdym razie, że miałem z tym problem, tak? Ogólnie, jak działa ten bluszcz, nie do końca wiem, możecie napisać w komentarzu. Tutaj macie napisane, w jaki sposób to mniej więcej działa, ale nie za wiele z tego rozumiem. No, że on rośnie
Killer Ride on the Track. No, żeby niszczyć baloniki, tak, na tej ścieżce. Thor, nie wiem co to jest, for each balloon popped. Wiecie co zrobimy? Postawimy go tutaj na przykład i zobaczymy co się stanie, nie? Jakiego na wylocie postawię. Aha, on w taki sposób, on rośnie i dopiero jak się pojawią kolce, to niszczy ten, to niszczy jakiś balonik. No w sumie spoko, no w sumie spoko. Myślę w ogóle, że ja bym dostawił jeszcze tutaj ciutkę tych radodaktyli, jeszcze o, tutaj na przykład, niech sobie latają. Niech sobie latają. Mamy jeszcze jakiegoś żółwika? Nie mam żadnego żółwia. No to żółwia sobie kupimy. W ogóle ja bym żółwia wbił na poziom ten, na poziom pro, nie? Dlaczego nie? Wydaje mi się, że w swoim czasie na pewno będę do tego dążył. No i postawię go sobie powiedzmy w tym miejscu. A obok niego postawię jeszcze tą, a wiewióreczkę tą taką małą mamy. No i super. I z tego co rozumiem jest on właśnie w stanie bić kamo. Mogłem ją postawić troszeczkę bardziej z tyłu, tak żeby jeszcze te radodaktyle tutaj były sięgnięte. Tak jak widzieliście, że po prostu radodaktyle znajdowały się w zasięgu tej właśnie wiewióreczki, żeby też widziały to kamo. Żeby też mogły bić po prostu baloniki z kamuflażem. Chociaż one może normalnie mogą? Nie, chyba nie ma tam żadnej notki, że one normalnie mogą bić. They can only pop so many before a new one has to hatch. To też na początku nie, to też tego ostatniego zdania nie do końca rozumiem. Mogą, w sensie mogą przebijać regularne balony, w sensie te balony, które uderzą. I tego ostatniego jakby po przecinku nie do końca rozumiem, bo hatch to jest wykluć się. A new one has to hatch. So many before a new one has to hatch. Także to nie do końca rozumiem o co chodzi. Możecie na pewno pisać w komentarzach. Także jeżeli też oglądasz ten odcinek i ja nie wszystko wiem, to też zachęcam cię do tego, abyś zajrzał sobie, jejku, nie mogę się wysłowić, zajrzał sobie do komentarzy, ponieważ tam na pewno znajdzie się ktoś, kto troszeczkę więcej o tych agentach nam na pewno opowie. Czy po prostu wiecie, tam jest taka kopalnia różnych rad, może w taki sposób. O, leci chyba kamo, bo wiewiórka się odpaliła, odpaliły jej się jakieś gogle. Masakra, wybaczcie gardło. Dostawiłem sobie drugą tutaj, drugiego żółwia. Mogę mieć ciężko w momencie, kiedy poleci Moab, ale na to mam tutaj przygotowane to dokładnie, już wam pokazuję. Monkey Storm, tak to się chyba nazywa. Nie, Super Monkey Storm. A, no to Monkey Storm, tak, tylko Super Monkey, a nie Monkey. Bo raczej tego jeziorka nie będziemy używali i pontonu również. Jak działa ponton? Ponton działa tak, że na wodzie możecie go sobie postawić i możecie na nim postawić wieżyczkę, którą normalnie można stawiać tylko na lądzie, tak? To możecie na pontonie postawić. A to działa tak, że na odwrót, czyli możecie na lądzie postawić to jakby jeziorko i na tym możecie stać statki. A to działa w taki sposób, że jakby przelatują takie super małpki na całym ekranie i niszczą każdy balon, który znajduje się na monitorze, na ekranie i robią duży damage dla moabów, także myślę tym się będziemy bronili. Nie wiem co robi ta wiewiórka w sumie. O, to jest bardziej wiewiórka. Angry Squirrel, no właśnie, to jest wiewiórka, to nie jest ten, to jest taki szpieg, to nie jest chyba wiewiórka, nie wiem co to jest. Nie wiem jak przetłumaczyć meerkat. Nie wiem czy dobrze przeczytałem, ale tu mamy wiewiórkę. Co on robi? For a few seconds he attacks super fast, can spot camo and pop lead. Zobaczmy. W takim razie. Zobaczmy w takim razie jak ty działasz. Tyk. Dobra. Na razie nic tutaj jakoś zbytnio na mnie przelatuje. Dobra, mogę na pewno dostawić sobie spokojnie tutaj ten bluszcz cały. Jeszcze go tutaj postawię na wszelki wypadek. Na sterowce, moi drodzy, jeszcze super jest to, także na pewno sobie to też chcę dostawić. Tylko to dość długo atakuje, dość długo w sensie ładuje ten swój atak. Zobaczcie jak to działa. Ładuje, pyk. O nie, to nawet szybko działało w sumie. Nawet szybko zadziałało. No i macie taki laser z góry, który podąża za waszą... coś się przebiło, bardzo niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Dostawię w takim razie. Na razie będę korzystał, wiecie, też z tych darmowych. No po prostu z tych darmowych agentów, których mam, żeby możliwie jak najmniej wydać. No, tylko żebym ja sobie tu poradził, nie? No, troszeczkę już przeleciało. Troszeczkę już przeleciało, nawet nie tak trochę. Potrzebuję szybko dostawić jakieś radodaktyli tutaj. Wow, wiewiórka się odpaliła. Wiewiórka się odpaliła, super. Wydaje mi się, że potrzebuję więcej tych żółwików. Muszę ich tutaj na pewno troszeczkę podostawiać. Bo masakra, mamy 140 życia na razie, nie? Czekajcie, kurde, nie?
Przegraliśmy, już chciałem się Monkey Stormem ratować, ale nie zdążyłem. No nic, no ale próbujemy jeszcze raz, próbujemy do skutku, moi drodzy. Oj, no cóż, no bywa, nie? No bywa, co poradzić? Lecimy w takim razie, żółw na początek, jak będą dwa żółwiki. Wydaje mi się, że im więcej ich dostawimy, tym będzie nam łatwiej. Mogłem się ratować tym Monkey Stormem, no, ale troszeczkę, wiecie, troszeczkę się przestraszyłem. Czekajcie, od razu sobie kupię to, co chcę. Radodaktyle, myślę, że niech będą trzy. Żółwiki, na pewno jeszcze z trzy. No ta maszyna kosztuje aż 250, ale kupimy. To też, no niedźwiadki po 120 aż, wow, one drogie są. Dwie wiórki. No i co, lecimy. Zacznijmy od stawiania tego całego właśnie tutaj bluszczu. Myślę, że możemy na pewno tutaj jakiś postawić. Bo to, co poprzednio zrobiłem, że na wylocie go postawiłem, to było troszeczkę głupie. Pyk, między nich wstawimy sobie to. Okej. Postawmy sobie jeszcze tutaj tego niedźwiadka, tak samo jak to robiłem na początku. No lecimy w ogóle, a to jest mode hard, czyli to jest tak jakby na poziomie na hardzie, tak jakbyśmy to robili. Okej, no cóż, liczmy, że nam się uda tym razem. Od razu sobie to też postawię. Niech już będzie. No kurde, teraz sporo golda wydamy, nie? Bo jakby... Okej, ta wiewiórka sobie całkiem spoko radzi. Teraz sporo golda wydamy, bo już wiecie, część tych darmowych agentów już zużyłem w tej poprzedniej grze. No dobra, to na razie sobie będzie radziło super. Wypadałoby też na początku dać coś, co jest w stanie bić pancerz, a one są w stanie bić pancerz, te wiewiórki, jeśli się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to one są w stanie bić pancerz, także spoko. To tutaj postawmy te nasze... To były dobre miejsca. To były na pewno dobre miejsca. To chyba jeden ptak się wykluwa na jedną rundę, jeśli się nie mylę. Dobra, tutaj też bym postawił. Może się mylę. Nie, raczej się mylę, bo tu już po dwa się wykluły, także spoko. No chyba, że w sumie może kolejna runda się zaczęła. Tak też mogło być. Myślę, że tutaj głównie te żółwie nam wygrają grę. Tak mi się wydaje. Żółwie albo te misie. Te misie tutaj też są na pewno spoko opcją. No dobra, teraz jestem na pewno lepiej przygotowany niż poprzednio. Mam tutaj o wiele większy rozpierdziel. Tak naprawdę ja już mogę postawić, wiecie, bo to czy... Już mogę postawić tylu agentów, ile chcę, ponieważ no oni i tak, wiecie, to, że tu zbieram hajsik w grze, no to mi absolutnie nic nie zmienia, tak? Mogę już sobie ustawić taką armię, jaką mniej więcej wydaje mi się, że dam radę to przejść i tyle tak naprawdę, i mieć, wiecie, i mieć wyrąbane, bo ten... Czekajcie, dostaję sobie tutaj tę małpkę, niech ten misiu bije też kamo. No bo wiecie, to i tak mnie nie kosztuje tego hajsu, który zdobyłem w trakcie gry, tylko te dolarki, tak? Zresztą wydaliśmy już około chyba z 1500 jak nic na tych agentów, no nic. Tak jak mówię, chcę przejść te plansze, tak musi być, tak trzeba wydać. Dobra, niech będzie, że postawię tutaj gdzieś jeszcze może tego żółwia. Jeszcze może bluszcz tutaj. Poprzednio nam przeszły dołem. Także muszę mieć to na uwadze. Dobra, na wylocie są... Okej, leci pancerz. Poleciał pierwszy pancerz. 29 runda, słuchajcie. Pyk, polecimy teraz. Coś tam leci? Leci, bo widzę, że hajs dostaje. Tak jak widzicie, no to jest potężne, naprawdę, to jest bardzo potężne. O, patrzcie, 389 baloników rozwaliłem. A, jeszcze jednego żółwika tu postawimy. Misia mógłbym postawić jeszcze gdzieś tutaj. Kurde, on jest dość duży, nie? To jest ten minus, że on jest dość duży. Niech sobie stoi tu. Niech ubezpiecza tyły. No już niewiele nam tych agentów zostało. No ale też niewiele rund. To jest niby tryb hard, ale rund mamy tylko 50. Wydaje mi się, że jeszcze kupiłbym jeszcze radodaktyla, wiecie? I rzuciłbym go tu, w tym miejscu. Pyk. Żeby, bo tu mam właśnie jakąś taką średnią tą ochronę. Niby mam dwa razy bluszcz, ale to mimo wszystko jakoś tak średnio mi wygląda. Okej, no na razie sobie radzimy. Jestem pewien, na której rundzie poprzednio zginąłem, chyba na rundzie 39, coś takiego. Może uda nam się bez utraty żyć, a teraz sobie poradzić. Wiecie, troszeczkę to zlekceważyłem. Po prostu trzeba było chyba bardziej zainwestować w
bardziej przyinwestować po prostu w, jak to się mówi, w tych agentów, a nie tak oszczędzać bardzo. Dobra, tu myślę, zostawiłbym sobie. Zmieścisz się gdzieś tu na przykład? Dobra, tutaj się zmieścisz. Jejku, ja pierdzie... Fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. No chyba w tej rundzie padłem, bo tu już widzę, że lecą te... Lecą Rainbow. Więc niewykluczone, że to właśnie gdzieś tu padłem. Ceramiki. Co robiło duży damage dla ceramiki? Coś tam robiło extra damage. Co robiło? Żółwik robił nam extra damage na ceramiki. Także ja bym zostawił tutaj jeszcze żółwika jakiegoś. O, da się tutaj, super. Super, tutaj też na wejściu. No i te... Tyk. Żeby oni byli w stanie też kamo zdejmować. No kurde, patrzcie jak to leci, nie? Mogę zawsze się bronić tym skillem. Patrzcie co się teraz stanie. Teraz szybko dam, wiecie, przyspieszę. Nawet w sumie szybko się odnawia. Już przeleciało nam tutaj ciutkę. Znaczy nie przeleciał nam żaden, ale widziałem jak już daleko zaleciało, nie? Kupmy sobie jeszcze trochę tego bluszczu. Tyk. Tutaj lecisz. A ty tutaj. I tu jeszcze jeden, bo jakoś tutaj częściej przelatują, nie? Tutaj tak częściej przelatują. Tutaj mam też słabszą obronę, bo ci agenci już nie sięgną, a tutaj jeszcze, wiecie, jak tędy baloniki będą leciały, to jeszcze przez tych się muszą przebić. Jeszcze kupiłbym jednego misia. Tyk, jeszcze misiu. Na pewno muszę się przygotować. 46 runda, słuchajcie, to zaraz będzie moab leciał, pierwszy. Także muszę być, wiecie, muszę być przygotowany. Fuck, ale spaliłem, a nie, nie spaliłem, patrzcie jak idealnie to zrobiłem. Idealnie to zrobiłem, pierwszy moab poleciał. No liczmy, że zdąży mi się to odnowić do kolejnej rundy. Nie, już jest 48 runda, a mi się to dalej nie odnowiło, niedobrze. No zobaczymy, najwyżej, wiecie, spowolnię troszeczkę, dam, żeby tak szybko baloniki nie leciały, jak mi jakiś moab przemknie i ten. I dokupię szybko drugą taką piramidkę. No, bardzo niebezpiecznie. Stałbym żółwika. Stałbym żółwika. Na spokojnie. No i dobra, tutaj jest też dużo bluszczu i w razie gdyby co użyję o właśnie tego, czyli tego Monkey Stormu. Tym się chyba będziemy teraz bronić, wiecie? To jest chyba dobra strategia. Takie mam wrażenie, że to... O, niedobrze, mop. Szybko, szybko, szybko. Okej, te pszczółki sobie ogarnęły w miarę. Dobra. Udało się. Bo tam poleciał moab, a Monkey Storm chyba szybko rozklepał nam tego moaba. Także udało się, moi drodzy. 50 tysięcy expa, 3 tokeny. Za pierwszym razem nam nie poszło. Ale mamy to, mamy to. Czy się opłacało, nie wiem, ale na pewno fajny materiał z tego wyszedł. Wspólnie mogliśmy mniej więcej ogarnąć, jak działają ci agenci. I również wbić im przede wszystkim trochę poziomów. Wydaje mi się, że ta mapka była istotna właśnie między innymi z tego względu, że mogłem, wiecie, troszeczkę ich pokupować, troszeczkę im nabić tych poziomów, bo normalnie w życiu bym ich pewnie aż tylu nie kupił, tak? Nie kupowałbym ich za bardzo, tak podejrzewam normalnie, a tutaj jednak okazało się, że no wiecie, ta misja mnie troszeczkę do tego sprowokowała, żeby ich troszeczkę kupić. Tak naprawdę wiecie, no ta piramida to jest kwestia, no trochę wydać trzeba. Czekajcie, 20 razy 250 to 5 tysięcy, żeby ją zrobić na ten pro poziom, ale widziałem, oglądałem jakieś filmy, ona jest naprawdę mega na tym pro poziomie, ale to sobie ogarniemy, myślę, na spokojnie w jakichś kolejnych materiałach. Tymczasem ja się z wami żegnam, liczę, że odcinek się spodobał. Teraz na wieczór idę do kolegi, bo ja to nagrywam dzień przed tym, kiedy wy go widzicie jakby, czyli ja go nagrałem 23, wy go widzicie 24, więc no cóż. Chciałbym wam jakoś się odwdzięczyć za ten wczorajszy materiał. No dla mnie dzisiejszy, ale dla was wczorajszy. Myślałem, czy by dzisiaj nie nagrać jeszcze jednego odcinka z baloników, z Bloomstyle.
Tower Defense 5, ale nie wiem, czy dam radę, ponieważ wiecie, jak będę spał u kolegi, to na pewno pójdziemy późno spać. No wiecie, wiecie jak to jest, tak? O czwartej czy coś się położę, wstanę o ósmej, także może być ciężko. No ale cóż, wiedzcie, że doceniam i bardzo, bardzo jestem wam wdzięczny za ten właśnie materiał, o którym mówiłem, za ostatni odcinek z baloników. 338 łapek. Szok. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Sorki w ogóle, że dzisiaj z tymi agentami, że pierwszy ten meczek trochę zignorowałem i że go przegraliśmy. No cóż, trudno. Człowiek uczy się na błędach, nie każdemu wychodzi od razu. Tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Niedługo 10 tysięcy subów. To też super sprawa. Dobra, już. Zawsze się żegnam nie wiadomo ile, a tak naprawdę muszę się spieszyć, bo muszę wrzucić ten film i zaraz wychodzę. Także no, tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Już nie przedłużam. Cześć.